dawno nas tu nie było. Nieprawdaż, krzykaczu? Zapraszam cię serdecznie dzisiaj na niesamowity powrót do serii nocnych pogrywajek przy użyciu kamery na podczerwień. Latają tu jakieś owady, muszki, nie wiadomo co, a my wkraczamy w świat gry Mansion of Dead, bodajże. Ale nie przedłużając, czy my w ogóle rozpoczęliśmy nagranie? Cholipka, mam nadzieję, że... Tak, muszę zminimalizować grę, żeby to sprawdzić, cholipka. No i zepsułem cały efekt, no ale na szczęście nagrywamy, więc zaczynamy grę. I już teraz. New game. Powiem wam, że odzwyczaiłem się od tego nocnego grania. Właśnie zakończyliśmy stream z South Parku i jestem w zupełnie innym klimacie niż byłem. Dalej choruję. Nic się nie zmieniło od przeciągu godziny. Dobra, w sadem chodzimy, poruszamy się, shiftem biegamy, na T klikamy, czy czytamy teksty, i F-em lub klikiem lewym przyciskiem myszy używamy do tego, żeby wchodzić w interakcję z otoczeniem. Zaczyna się miodnie. O! Taki bardzo zbliżony ambient kiedyś wykorzystywałem do swojego filmu. Te efekty dźwiękowe właśnie, więc nie robią na mnie zupełnie wrażenia. Wciąż szukam drogi ucieczki z tego miejsca. Nie wiem, gdzie jestem. Wszystko, co pamiętam, to, że pomagałem jakiejś dziewczynie, która była napadana. Wiesz, tak? Dobra. Nieważna jest historia w tej grze. Najważniejsze są screamery, prawda? Dobra, to jest zamknięte. Tum durum 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 dum. Ale wczujka, kurczę, jak ja dawno się nie bałem tak. Już po prostu, jak już teraz się boję, naprawdę się, kurde, boję, cykam się. Są obiekty, które możesz analizować, używając... O, 147 to jest, tak? Dobra. Zapamiętajmy tą cyferkę, może się wam przydać. 147, o, jakaś muzyczka się tutaj już zaczęła robić. Bardziej taka... horrorowa. 147, wejdziemy? Enter. Wejdziemy. Da się zamknąć drzwi za sobą? Cholera. O matulu. Dobra, co? Ło, zło. Dobra, włączymy sobie. Co tutaj jest w ogóle? Szafeczki jakieś? And the light goes on shining in the dark. It is not overcome by the dark. Z Jana, pierwszy rozdział, piąty werset. No mój Boże, ten korytarz nie ma końca. I ten potwór? Jaki kuźwa potwór? Pain, bla bla bla, I'm going crazy. Bla 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 bla, dobra. Aha, ten creature chyba co bym się po prostu... Zapierdzielę! Wcale nie straszny w zasadzie, ale... Ale się przestraszyłem. Przeląkłem się, kurde. New game? Okej. Okay. Dzisiejszy odcinek chyba krótszy będzie, bo ja nie wydolę z tymi płucami moimi i z tym... I z tym moim cholernym... You have not seen it yet, nothing strange. Ale ręce mi drżą, ja pierdzielę, jak mi ręce drżą. Już dawno mi tak nie drżały ręce, naprawdę. Zresztą nawet widać trochę po tym, jak drży... Ciekawe, czy będzie taki sam kod, taki sam, 147. Po tym, że trochę ekran drży. Dobra, nie mogę biegać.
147, enter. Dobra, trochę mnie to ruszyło, ale już nie tak bardzo. Teraz patrzymy w tą stronę, od razu. Ujeski, kurw, demon. Gdzie lecimy? It's closed, okej. Okay. Nie ma klucza. Kurde, jak to się nie kończy? Fuck, dobra. Wchodzimy tutaj. Co to? Jakaś laleczka Barbie? Dla Emily chyba. Czy tutaj coś będzie? 147 dalej. To zaraz, to myśmy zrobili takie mocne tondorondo tutaj. Kurde, ale mam wczówkę, ja pierdzielę. Dobra, słuchajcie, pójdziemy tędy może. Może jednak tędy mam iść. Ale mam po prostu gulę w gardę, taką ściska taka. Jeszcze przez to, że pewnie kaszlę. Kurde, coś się tutaj porypało. Ohohoho. Otwarty pokój. What the fuck? Why am I here again? I think I'm losing sanity. Czyli dlaczego jestem tutaj znowu? Co do cholery? Chyba tracę percepcję jakąś taką, coś w tym stylu, nie? In my dream I was walking in the garden. To takie chyba nie jest za istotne. I jeden. Boję się, że po prostu wbiegnę na tego zombiaka, nie? I to by było tragedia. O, chyba już może wejść. Dwa. Czy przy trzeciej próbie wejścia ginę? Dobra, walę już te horror, naprawdę, już nie chcę grać w horror. Już mam po prostu... O. O kurde, pitamy, dobra. Kurde. No i co? I teraz... Wiecie co, jejku, ja nienawidzę horrorów. I co, od nowa? Czemu nie ma wczytaj grę? Ja pierniczę od nowa, naprawdę? Dobra, słuchajcie, zrobimy ostatnie podejście. Ostatnie podejście, tak się mówi, Michale, ostatnie podejście. Ale mi ręce drżą, po prostu czuję, że nie umiem ich tak... równo trzymać, w sensie, nie? Wiecie, o co chodzi. Ja używałem tego samego efektu, takiego tudum, 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 w swoim filmie o Assassin's Creed. Kiedyś było do wygrania ukryte ostrze asasyna. Słuchajcie, wygrałem je dwa razy, czajcie? Jeden w jednym konkursie i jeden w drugim, taką replikę ostrze asasyna. Sprzedaliśmy je później. No i tak w zasadzie to wam powiem, za 550 zł poszło, nie? To nie była taka zabawka tania. Dobra, już mnie to nie ruszyło. I powiem wam, że ten dźwięk nie jest jakiś dla mnie, nie robi na mnie wrażenia, bo go znam. Montowałem na nim filmy i w ogóle, dobra, teraz pytamy. Idziemy ten od razu. Nie wiem, czy jak tutaj nie wbiegnę, to właśnie się na nigdy nie natknę, nie? Coś... Nie, dobra. Teraz musimy tutaj wbiec, o. Dobra, tą lałkę zobaczymy. Emily przez 2L.
No tutaj w zasadzie nic się nie zmieniło, nie? Ciekawego. Dobra. Jest wczówka, jest wczówka. Tutaj będą otwarte drzwi, dobra. Tracę sanity, okej. Michał, nie spierdziel teraz tego, żeby się twoi widzowie nie nudzili za bardzo. Może byśmy tędy poszli. Dobra, wychodzimy. Jeden. Obkrążamy jeden i nic się tutaj nie dzieje, nie? Tutaj się nic nie działo. Dwa i nic się nie działo i za trzecim razem dopiero się dzieją upiorne, upiorne rzeczy. Goni nas ten potwór. Ten horror trochę w trochę złym... na złą modłę działa, bo my... Czekajcie, teraz muszę wybiec po prostu w prawo. Kurwa, prawo. Teraz mnie zaskoczył z drugiej strony. Kurde, kurde, kurde. Dobra, tutaj wyjdę. Pitaj, pitaj, przepraszam, że przekonałem, naprawdę przepraszam. Dobra, pitamy, 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 spokojnie. Tutaj może te drzwi trzeba biec. Nie, też nie, dobra. Biegniemy dalej, no nie wiem, tą rondo nie zrobimy wokół niego. Wow. Jeden raz wystarczy, aha, dobra, już wi... Wow. Kurde, teraz? Pitaj! Słuchajcie, myślę, że jak na pierwszy raz od bardzo, bardzo, bardzo długiego czasu ja się bawiłem beznadziejnie, nienawidzę gier horrorowych, a wy się bawiliście chociaż trochę, trochę sympatycznie, chociaż troszeczkę się mogliście uśmiechnąć tego piątkowego wieczoru. I mam nadzieję, że polubicie oczywiście ten film, dacie łapkę w górę, dacie subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie uczyniliście. Nie uczyniliście tego. No i oczywiście polubicie wszystkie sociale, których linki macie podane w opisie tego filmu, czyli oczywiście grupa facebookowa, fanpage, Discord, Twitter i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A jeżeli chcecie jeszcze więcej takich horrorów, to napiszcie to w komentarzu i oczywiście powiedzcie, co byście najchętniej zobaczyli w takiej krótkiej seryjce, w której nagrywam bardzo krótko, krótkie horrorki indie. No to co? Trzymajcie się. Do zobaczenia, cześć i do zobaczenia. Hejo!